W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę Unia Europejska nie rezygnuje z nacisków na polskie władze. W Parlamencie Europejskim procedowana jest rezolucja wzywająca do zamrożenia środków należnych Polsce. Z kolei Komisja Europejska domaga się zapłaty 69 milionów euro kary nałożonej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rezolucja uderzająca w Polskę została przygotowana m.in. przez Europejską Partię Ludową, którą kieruje Donald Tusk. Autorzy dokumentu przekonują, że sytuacja w Polsce jest zagrożeniem dla wspólnych wartości europejskich i konieczne są konkretne działania w obliczu wojny na Ukrainie. Polska, ponieważ bierze na siebie tak ogromny ciężar pomocy Ukrainie, ma ogromne szanse, aby odblokować wszystkie środki unijne i Platforma nie chce do tego dopuścić. Wskazuje poseł do Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki. W projekcie rezolucji zapisano, że trzeba dopilnować, by pieniądze podatników nigdy nie trafiły do kieszeni tych, którzy podważają wspólne wartości Unii. Autorzy rezolucji zarzucają Polsce łamanie m.in. praw dziennikarzy, kobiet, osób LGBT oraz migrantów. To absurd, mówiła w Parlamencie Europejskim była premier Beata Szydło. Nie może być, szanowni państwo, tak, że w najtrudniejszym czasie, kiedy Polska, tak jak Estonia, pomaga ze wszystkich sił Ukrainie, uchodźcom, przyjmuje, każda polska rodzina przyjmuje i wyciąga dłoń pomocną do Ukraińców, którzy znajdują w Polsce nowy dom, bezpieczne schronienie, jest przez tę Izbę karana. W Polskę uderza również Komisja Europejska. Unijni urzędnicy wystąpili z nakazem zapłaty kary nałożonej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja domaga się zapłaty ponad 69 milionów euro. To kompromitacja Unii Europejskiej, która robi wszystko, by zmienić rząd w Warszawie, zauważa profesor Mieczysław Ryba. Rząd, który w tej chwili obsługuje gigantyczną liczbę uchodźców, są ogromne potrzeby finansowe Polski w tym zakresie, natomiast oni prowadzą starą ideologiczną politykę antypolską i to dokładnie pokazuje bankructwo Unii Europejskiej w tym formacie, który był aranżowany przez Berlin przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Obciążeniem dla Polski nadal pozostaje polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Bruksela podjęła kroki, żeby uniezależnić się od dostaw paliw kopalnych z Rosji. Równocześnie zapowiada przyspieszenie realizacji tzw. zielonej transformacji. Dzięki planowi, który dziś zarysowujemy, Unia Europejska może zakończyć swoją zależność od rosyjskiego gazu i wzmocnić Europę. Fit for 55 po jego wdrożeniu zmniejszy całkowicie zużycie gazu w Unii Europejskiej o 30% do 2030 roku. W obliczu wojny na Ukrainie wdrażanie pakietu Fit for 55 będzie ogromnym obciążeniem dla państw członkowskich, szczególnie dla Polski, której energetyka jest oparta na węglu, mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska. Timmermans w tym swoim zacietrzewieniu uważa, że powinniśmy jeszcze szybciej dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej, co oznacza, że koszty tej transformacji musiałyby być jeszcze większe dla obywateli. Kilka dni temu Franz Timmermans zapewniał, że państwa członkowskie będą mogły dłużej wykorzystywać węgiel w swoim miksie energetycznym. To tylko słowa, mówi prezydencki doradca Paweł Sałek. Za tym nie poszły żadne działania konkretne, legislacyjne czy formalne, które spowodowałyby, że w tym momencie ten węgiel nie będzie obciążony wszystkimi kosztami środowiskowymi. Pomimo apeli polskiego rządu, Komisja Europejska nie chce doprowadzić do zawieszenia systemu handlu emisjami ETS, ani nawet do jego reformy. Po rosyjskiej agresji cena uprawnień spadła o 30%, co potwierdza, że są wykorzystywane przez spekulantów. Unia Europejska nie odejdzie od polityki klimatyczno-energetycznej i tak czy inaczej będziemy musieli przejść na odnawialne źródła energii. Pozostaje pytanie, czy Polska zdecyduje się na budowę elektrowni atomowej. Zauważa ekonomista dr Marcin Kędzierski. Oskarżenia o łamanie praworządności w Polsce zablokowały kandydatury trzech polskich sędziów ubiegających się o nominację do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tymczasem niedawno do Trybunału powołany został rosyjski sędzia. Po ataku na Ukrainę Rosja została zawieszona w prawach członka Rady Europy, która nadzoruje Trybunał w Strasburgu.